w Białymstoku i rozmawiać. Tutaj bardzo proszę. A proszę teraz pana Kononowicza. Chwileczkę, panie ministrze, trzeba tutaj jednak po kolejności, według starszeństwa, panie Krzysztofie, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, ale coś nie słychać teraz. Szanowni Państwo, prowadzę biuro Instytucji Obywatelskich w Białymstoku. Kto chce pomocy, udzielam pomocy we wszystkich sądach, sądach i tak dalej. Szanowni Państwo, możecie się zgłaszać do mnie na ulicę Szkolną na rano od godziny 9 do godziny 12 po południu. Od godziny 14 do godziny 17. Moje biuro jest czynne, nawet. Olszańskiego z Bydgoszczy. I to jest. Tutaj chciałem powitać cudownego gościa, ministra, tam coś na komputerze pisze, powie, nie patrzy tu w ekran, tylko pisze i pisze i pisze. Rafała Kostek. Rafale Kostek. Dlaczego, mam pytanie, dlaczego ty, tu piękne tak lipy roczne, święte, drzewa, tu piękne katedry mamy i tak dalej, kościółek, dlaczego pomogłeś dla pana swego Truskolaskiego wykwitować drzewa? Dlaczego zbierałeś podpisy? Pytam ciebie. Czy ty do kościoła chodzisz? Ja zbierałem podpisy, żeby nie wycinać drzew. Nie, zbierałeś, żeby wyciąć. Bo żeby zbierałeś podpisy, żeby nie wycinać, to trzeba by było. Raz, dwa. Czy tobie się podoba taki pomysł? Na mnie nie. Ale to chyba. Dla mnie te kamienie to chyba. Dlatego, proszę pani, że ja lubię drzewa święte. Czy pani była w miejscowości Święta Lipka? Tak. To proszę powiedzieć historię. Z czego powstała Święta Lipka? Zadajmy pani pytanie. Panie Krzysztofie, ale tutaj czekamy na inny rzecz powiedzieć. Ale proszę pani, ja zabrałem głos i mam prawo. Panie Krzysztofie, proszę kontynuować. Jest pan dziękuję bardzo. Z czego powstała Święta Lipka? Przepraszam, to jestem nieprzygotowana. No proszę pani, nie, ja zadałem na pani pytanie i proszę odpowiedzieć na mnie. A nie chce pani odpowiedzieć, tak? A, nie te tematy dla pani, tak? Nie, temat jak najbardziej, ale nie przygotowana. A nie przygotowana pani. A ja Krzysiek. Panie Krzysztofie, poprosimy zmierzać do końca. Wróć pan na ścieżkę i na kurs. No przekup. Szanowni Państwo, niedawno byłem w Warszawie. Ja też. Jaworowicz. I na mnie to mnie umieścić nie będą mocnie. Tam są mocy. Rości. Wypisują. Nie ma tu słynnego człowieka. Trzech nie ma słynnych człowieka. Pierwsze prawe. Drugiego nie ma człowieka. Łukasza. A mama to wiecie co? Warszawa. On się że mnie pokona. Tam u pani Elżbiety Jaworowicz. Paweł tylko 15 minut, się nie ma. Tak to było. Jest świadkiem Rafał Kosma. Jak nie wierzycie. Krzysiu, ale ty nie wiedziałeś, że powiem pani Elżbiety, to tak, taki wypad i nie wiadomo kiedy. Piotrek, daj. Ale on się bronił, bo chcieli go. A ja się broniłem, panie kochany. Pomówić go. Mnie, ja sam nie pojechałem. Mnie to wezwali, panie kochany. Piotr jestem, Krzysiu. Panie Piotrze. Ja pan nie jestem, co ty jesteś parobek czyjś, nie mów na pan, Piotr jestem. I powiem Piotrze tobie, że mam łotrówców, tu w Białymstoku, morderców, bandytów. To trzeba powoli, tylko przyciśnij to dobrze. Mam takich ludzi niegodnych. Krzysztof, mam do ciebie pytanie. Ty, dostałeś kawy? To się nie zrobiło tak. Jeszcze. Zakowała? Zakowała. Krzysztof, dawaj ten dzbanek. Chcemy tutaj przyjeżdżać wiele razy.
Nie wiem, czy pamiętasz ten moment, kiedy byliśmy na procesie Czerwkowicza i tam doszło do zgrzytu między tobą a mną. Pamiętasz? Ale nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz, czy pamiętasz? Ja nawet nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie. Bardzo ci dziękuję, że mi ten zgrzyt zapomniałeś. Może i tak. I teraz pamiętaj jednej rzeczy. 16 lat temu był komitet wyborczy i słuchaj, my nie rządzimy... W 2006 roku. W 2006 roku był komitet wyborczy, który ciebie wyznaczył na kandydata na prezydenta Białegostoku. I teraz coś ci powiem. Były różne pomysły. Kandydował Braun w Gdańsku. Kandydowali różni fajni ludzie w różnych miejscach kraju. Nie! Od dołu. I wiesz, kto miał najwięcej procentowo? No, w zależności, wiadomo, że są większe i mniejsze miasta. Wiesz, kto od 16 lat usiłował gdzieś tam się dostać? Autentyczny Polak. Wiesz, kto miał najwięcej głosów? Nie mam. Ty. Ja? Ty. Brawo! Brawo! Wiesz, co to znaczy? Nie wiem. Bo prawda jest taka, że nie nadajesz się ani na dyrektora, ani na prezydenta. Ja tak uważam, ale mogę się mówić. Natomiast żebyś wiedział o jednej rzeczy. Nie, panie prezydencie, przepraszam bardzo. Powiem ci co. Ale przepraszam bardzo, chcę panu przerwać. Jest jedna rzecz. Pan powiedział, że jak mi nie nadajesz, nie się. Daje to się powie na Krzysiek opowie o swoim programie, że nie będzie złodziejstwa, nie będzie bandystwa i nie będzie Krzysiek niczego. Krzysiek opowie o programie. Krzysztof, żebyś wiedział o jednej rzeczy. Ty masz coś... Nie będzie wojny! Ty jako człowiek, Krzysiek, jako Krzysztof, wyborca i kandydat, masz coś, czego oni nie mają. Rolnicy będą mogli... Jesteś po prostu uczciwy. To jest twoja jedyna przewaga. Na każdym polu oni są bardziej uczciwi, oni się zakrzyczą. Wiadomo, że pani Sandecki to cię zakrzyczy, wiadomo, świnia jedna. Łajdak, Warszawy. Ale żebyś pamiętał, że my, działacze, którzy, wiesz, kiedy nas wyrzucili od rządu? Kiedy? W 1926 roku był zamach stanu. Przepraszam bardzo, panie prezesie, to mnie jeszcze na świecie. Jeszcze ciebie na świecie nie było, ale już wtedy takich jak ty i ja odsunęli od rządu w Polsce. Naród polski już nie rządzi w Polsce od wielu, wielu lat. I teraz, żebyś wiedział, że pierwszy moment, kiedy autentyczny człowiek, autentyczny Polak, przez autentyczny polski komitet wskazany, stanął w dużym polskim mieście i powiedział: wolimy byle kogo, byle nie was, wy oszuści, wy łajdacy, wy ludzie, którzy udajecie Europejczyków. No może wiedzieć, panie prezydencie. Poczekaj, kamrat, żebyś wiedział. Był taki moment, kiedy zorganizowani ludzie, rok wcześniej byli w Polskiej Partii Narodowej u Leszka Bubla, a potem stanęli na bruku białostockim samodzielnie. I ci ludzie powiedzieli, że wolimy tego pana Krzysia niż was. No bo wolimy! Bo tak bardzo mamy was dosyć. Was puf! Was, waspy, agenci sowieccy, niesowieccy, niemieccy, panie Zenecki, przepraszam bardzo. I teraz ty, mów teraz ty. Krzysiek, masz głos. Przepraszam bardzo, panie Zenecki. Gdybym ja nie było takim pięknym truk, wspaniałym, tuneli i tak dalej. Jak ja startowałem na prezydenta miasta Białegostoku, powiedziałem w swoim ekspoze, budujmy drogę. To państwo, prezydenci, Polski, miast, wzięli sobie do główki. Wzięli do główki. Bardzo za to im dziękuję. No jasne. Ale wy się mam pewnie w oczy nie świeci. Ale twoje lico trzeba oświetlone. Powiem, ale w oczy nie trzeba być. Ale masz. I powiem dla was, jak powiedziałem na początku, że wiele to był. Cały urząd miasta Białegostoku, cały urząd miasta Warszawy, cały Sejm RP, marszałek nasz Białegostoku,
ten człowiek, który ukończył tylko, przepraszam, opadło, piosenki film. I on dla was, wszyscy mówiliście. A zatem Krzysztof zdrowie mam. On jest chory. Ja bym chciał do lekarza położyć, do szpitala. Do chorości, do dom pomocy oddać. Bo nic nie może zrobić, on ma lewe ręce. On nie umie zrobić. Ani prezydentem miasta, ani prezydentem Polski, RP. Bo się kiedyś był Lech Kaczyński, świętej pamięci, z położoną. Nikt nie wie, że ja nazywałem wiele razy pałacu. To jest prawda. Ja to nie mówię na śmiech. Nie powiem, jaka to historia mam, bo długa jest, ale mogę okręgu tu przed kościołem głównym pokazać, że to jest prawda. Młody człowiek, nie śmiej się. Bo tylko wy umiecie młode ludzie śmiać się. Wyszykić mnie, wyśmiać i tak dalej. To wasz jest interes. Wasza jest taka głupa interes, głupi. Że wy, jaką cenę macie w szkole? Zarobek. Zarobek. Żeby ja poszedł do szkoła i sprawił wasze wyniczki, tak, to by było inaczej nauka. Bo jak ja uczyłem się w szkole, to była nauka inna. Witam pana Marka, sławnego człowieka, który teraz pracuje jako listonosz. Panie Marku, dlaczego pan nie chce przyjechać? Chodź wiedzieć. Człowieka, nie. Już się spotkaliście, Krzyś. Ale dlaczego do mnie? Nie masz pan czasu? Ale czy co? Jestem skromny. A, nie, bo, panie Marku, nie kłamczam, bo ja widzę po oczach, że pan kłamiesz. Jak pan kłamiesz? Jak malujesz? Że tego obrazu nie musisz pan namalować, a chcesz namalować, panie Marku. Wiem, w jakiej firmie pan pracuje. Wiem wszystko pan. Ale tu nie będę mówił. Brawo, Krzysiek, brawo. Bo RODO! Proszę? RODO! O proszę, panie Marku. Pan powiesz RODO. A gdzie to RODO? Tu? Krzysiek, pan napisał? Powiedz o alkoholu i papierze. Panie, śmiechu macie, panie Marku. Pan masz wyższą szkołę włączoną? Przypomni pan sobie, jak pracowali w PiS-owie u jednego człowieka? Redaktora niemieckiego. Tak. Jak pan? Tak było. Chciał chwileczkę, poprosić panie Krzysztofie, bez wycieczek mnie, a żeby pójść. Chwileczkę, panie Krzysztofie. Jak pan chciał mnie poprosić, pójść do wyższej uczelni, pana rektora, żeby porozmawiać. Dobrze, poszedłem. Mam prośbę. Poszedłem. Uwaga, dobrze, panie Krzysztofie, pana jeszcze opuścimy o zabranie głosu. Prośba teraz, żeby wpuścić pana, teraz pana Kosno, chwileczkę. Pan Kosno, tutaj proszony do nas. Krzysztof, dziękuję ci i zaraz za chwilę będziesz miał kolejne jeszcze wystąpienie.